Ursus C360. Opis, dane techniczne i ciekawostki. Dziś troszkę inaczej niż zawsze, ale poproszono mnie o kilka słów o polskim ciągniku rolniczym, czyli o Ursusie C360. Temat bardzo ciekawy, ponieważ nadal bardzo wiele tych maszyn pracuje tam, gdzie miało pracować, czyli w rolnictwie. Oczywiście, jeśli się spodoba, to poproszę o ocenę, komentarz, subskrypcję. I czy dalej takie materiały wrzucać o na przykład tego typu maszynach i pojazdach? Wróćmy do 60, czyli traktora produkowanego od 1976 roku do roku 1994, i których powstało około 282 tysiące egzemplarzy, czyli dużo. Dzisiaj nie będziemy mówić o Ursusie C363P, który był wyposażony w silnik Perkins'a ale to zupełnie inna historia. 60 była to modyfikacja ciągnika C355, w której moc silnika została podniesiona do 52 koni mechanicznych, osiąganych przy 2200 obrotach na minutę. Ponieważ silnik został zmieniony w szerszym zakresie niż sama moc, to zmieniono też jego nazwę i w poprzedniku był silnik S4002, w 60 był silnik s 4003. Tutaj od razu powiem coś, co wiele osób zaskakuje, ponieważ w 1965 roku w Ursusie wprowadzono do produkcji na czechosłowackiej licencji ciągnik ZETOR-411, ale został on nazwany Ursusem C411, czyli w fabrykach Ursusa powstawały ciągniki czechosłowackie. Ale na licencji z pewnymi zmianami. W 1970 roku Ursus C411 otrzymał nową maskę, podobną do tej maski stosowanej w 30. w Ursusach C330 i otrzymał nazwę C350. Po, po kolejnych modyfikacjach stał się Ursusem C355, więc 60. To właściwie poza wprowadzonymi pewnymi zmianami, nie jest polska konstrukcja. To jest konstrukcja oparta na Zetorze 411. Ja, kiedy to usłyszałem, kiedy się o tym kiedyś dowiedziałem, byłem w szoku, że ta nasza 60, która powstała na Ursusie C355, a ten na Ursusie C350, który był na Ursusie C411. To w rzeczywistości licencyjny Zetor 4011. Ja byłem w szoku. Oczywiście tych zmian, modyfikacji wprowadzono dużo, ale jednak to wiele osób zaskakuje. Wróćmy może do silnika. Ma on pojemność 3121 cm3, oczywiście cztery cylindry, i jest on silnikiem diesla. Tak jak powiedziałem, 52 konie mechaniczne, 186 Nm osiąganych przy. Półtora tysiąca obrotów na minutę. Zużycie paliwa wynosiło, to znaczy zużycie paliwa na jednostkę mocy wynosiło 265 gram na kilowatogodzinę. Tak po ludzku, w ciężkich warunkach, przy ciężkiej pracy, na przykład przy orce, spalał około 10 litrów ropy. Przy 70-litrowym zbiorniku oznaczało to, że na dniówkę wystarczy. No jeśli zrobiliśmy przerwę. Oczywiście, to, że 60 miała więcej mocy niż 30, wcale nie oznaczała, że była bardziej ekonomiczna. Tutaj było to tylko w cięższych pracach. W pozostałych to właśnie 30 była pojazdem ekonomiczniejszym. I to podawanie mocy, zużycia paliwa, w tym zużyciu na jednostkę mocy, nie zawsze pokrywa się z realnymi warunkami. 30 była ekonomiczniejsza. Ale tutaj miało nie być porównanie 30 z 60, tylko materiał o 60. Ale jeszcze jedno malutkie takie porównanko, ponieważ w 60 zastosowano przekładnię śrubową, dzięki czemu, kiedy się kieruje 60, na nasze ręce nie jest przenoszone tak dużo z przednich kół. Czyli kiedy przednie koła w coś uderzą, wpadną w bruzdę, w jakiś dołek. To ta cała siła nie jest przenoszona na koło kierownicy. W 30, to znaczy w Ursusie C330, zastosowano inny rodzaj przekładni, i gdy się wiedzie w jakiś kamień, brózdę, kierownicę po prostu może nam wyrwać. Tuż tu nie mówię, że może źle się to skończyć dla naszych palców, nadgarstków, trzeba być po prostu uważnym. Jednak 60 ten problem miała rozwiązany w lepszy sposób. Skrzynia biegów ma 5 przełożeń do przodu, jedno do tyłu. Ale ponieważ zastosowano dwustopniowy reduktor, to ta liczba została podwojona. Więc mamy 10 do przodu i 2 do tyłu. Dźwignia, dźwignia zmiany biegów jest umieszczona po prawej stronie kierownicy, ale te biegi nadal ciężko się wbija. To wbijanie biegów jest ciężkie, tak samo jak wybijanie. Mówi się w ogóle wbijamy, wybijamy bieg? Nie wiem, ale wiemy o co chodzi. Ciężko się obsługuje, ciężko wprowadza się ten kolejny bieg, Niekiedy trzeba na przykład walnąć, żeby ten bieg wybić. Ważne, że działa. Sprzęgło jest dwutarczowe, dwustopniowe, suche. Przy tylnych kołach są zwolnice, które no, nie zawsze wytrzymują tyle, ile powinny. Masa 60, tak na sucho to 2170 kg. Bez obciążników, a te oczywiście zastosowano z 30, z nimi z płynami to już około 2750 kg. Kiedy napełniło się dętki wodą, ta masa zbliżała się do 3 ton. Dętki wodą oczywiście. Nawet Ursus proponował takie coś, kiedy chciano uzyskać większą masę, a przez to większą przyczepność. Układ hamulcowy jest hydrauliczny z możliwością hamowania oddzielnie każdego z tylnych kół. Takie cuda więc możemy hamować albo lewym, albo prawym kołem, albo oboma naraz. Tam jest taka zapadka, czy jakby to nazwać. Oczywiście hamulce są dobre, kiedy porównamy je do trzydziestki, jeśli działają, bo tutaj jeśli chodzi o współczesne sześćdziesiątki, to te sześćdziesiątki no, mają hamulce, a częściej nie mają. Wręcz niektórzy twierdzą, że sześćdziesiątka z hamulcami to zagrożenie, od tego jest hamowanie silnikiem i biegami. Dodatkowo 60 ma blokadę mechanizmu różnicowego. Co jeszcze warto wiedzieć? Oczywiście podnośnik hydrauliczny mogący podnieść 1200 kg, kiedy mierzymy tą siłę na końcówkach dolnych dźwigni. System zawieszenia narzędzi jest trzypunktowy. Wom, czyli wałek odbioru mocy, jest z napędem zależnym i niezależnym. Wom dla niezorientowanych po prostu służy do transferu, przenoszenia mocy napędowej z ciągnika do maszyny przez taki wałek. A jeśli chodzi o ten wom niezależny albo zależny, to tak. Wom niezależny to taki, w którym prędkość obrotowa końcówki WOM jest proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika. I ta prędkość końcówki jest niezależna od biegu prędkości pojazdu, którą w danej chwili ma. Wom zależny to taki, gdzie prędkość obrotowa końcówki WOMu jest proporcjonalna do prędkości jazdy i tak na wstecznym kręci się w drugą stronę. Im szybciej jedzie pojazd, tym można powiedzieć, ten wom końcówka kręci się szybciej. No ale koniec dygresji. Od dygresji mam drugi kanał, na którym się bardziej rozgaduję. Oczywiście tam zapraszam. 60 ki dało się zamówić z kabiną. Na początku były to kabiny od Zetora 411. Słabo przeszklone, wąskie, ciasne. No, nie wiało, nie padało na głowę, jakieś plusy były. Ale Ursus opracował własną kabinę większą, lepszą, lepiej przeszkloną i bez tego potykacza, bez tego progu jaki był w tych kabinach od Zetora 4011 to naprawdę dobry sprzęt cały czas używany pomimo kilkudziesięciu lat historii i na karku mające naprawdę wiele godzin, tysięcy motogodzin wyjeżdżonych więc fajny ciągnik ciekawy ciągnik i wiele osób właśnie zaskakuje to że wyszedł Pochodzi od Zetora, ale to wcale nie zmienia tego, że jest nasz, polski i 60 zawsze taka będzie. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, komentarza, ocenienia i na mój drugi kanał, link w opisie.